To był, przynajmniej dla mnie, typowy, normalny dzień nagrań. Jeździłem już wiele razy super samochodami, zaskakując klientów aplikacji. Tym razem przejazd z Woli na Targówek, zjazd z trasy w stronę ulicy Głębockiej. Młoda para pasażerów mówili, że mają zły dzień, więc puściłem im moją playlistę i słuchaliśmy sobie w ciszy, ale nagle okazało się, że musimy przejechać przez zlot motoryzacyjny. Na zlocie czekała policja i zatrzymali mnie koło ronda, myśląc, że jestem uczestnikiem zlotu. Do tego momentu wszystko było fajnie i kolorowo, no ale resztę zobaczycie w dalszej części materiału. Wow, tu jest WNR, znacie? Warsaw Night Racing? Nie, nie. Dlatego jest tyle policji. Bo jest WNR-os. A ja z pasażerami, no pięknie. Ale akcja. No i zatrzymała nas policja. Dzień dobry panu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, zrobi pan kółko i przyjedzie do mnie na chwilę. A gdzie jesteś zatrzymać? Tam? Tak, tutaj jak ten Opel wyjechał. Kurde, okay? Co ja zrobiłem złego? Że mnie zatrzymuje policja. Pierwszy raz w życiu w jakimś takim szybszym aucie. Policja mnie zatrzymuje. No i... Jeszcze raz dobry wieczór. Dobry wieczór, już tłumaczę panu. Co pan nagrywa ciekawego? A swoją twarz. Aha, mocno, dmuchamy w stronę urządzenia, tylko chwilę. Wie pan o co chodzi, gdzie jest naklejka legalizacyjna? Jaka naklejka? Na szybie. O to chodzi. O Jezu, to nie moje auto, dlatego nie zwróciłem nawet uwagi. Mocno dmuchamy. Super. Czemu pan ma wydech skierowany na prawą stronę? Jeszcze raz, jak wydech ten? Skierowany na prawą stronę? Nie wiem, myślałem, że to fabrycznie. Fabrycznie, ale w Polsce nie dozwolono. To nie wiedziałem, przepraszam. Pokażę pan na razie dokumenty, prawo jazdy. Dobra. Samochód jest mojego znajomego, dlatego nie za bardzo wiem zbyt wiele. Prawo jazdy. Dobra. Dobrze wiedzieć. O aucie. Prawo jazdy. Mhm. Jak pan ma ten dowód osobisty, to pan go pokaże. Będziesz... Nie ma problemu żadnego. Od pojazdu nie ma dokumentu. Nie, właśnie nie zabierałem, bo podobno nie trzeba. Śmiało, proszę brać dokumenty. Dobrze, proszę pana, nie ma pan tej naklejki? Niestety, przepraszam. To pan może zadzwoni i gdzieś w pojeździe jest, tak? To pan po prostu ją naklei i będzie spoko. Ja pierdzielę. No to... Tego się nie spodziewałem. Według artykułu 71 prawa o ruchu drogowym pojazd jest niedopuszczony do ruchu. Najlepsze, że na WNR-ze nie byłem. A dopiero pan jedzie? Nie, jechałem na Głębocką, więc... Aha. A to pan jakiś YouTube prowadzi, czy co? Kolega nie odbiera. Szczerze, jeżdżę na Bolcie. Na aplikacji. Aha, takim samochodem, czyli ten VIP, tak? Nie, właśnie to jest premium. I najlepsze jest to, że pasażerowie, którzy są zestresowani za mną i się niecierpliwią, za co przepraszam, nie zapłacą nawet za to, bo to jest taka akcja. Śmieszna, taka spontaniczna można powiedzieć. To coś takiego widziałem, że z BMW 6 czy tam coś takiego. Z M4? No, z otwartym dachem to pan? Tak? Pozdrawiam. Idzie pan. Tylko, że naklejki nie wiem, przepraszam, bo jest w 22. Nie, bo ktoś widziałem na YouTube właśnie takiego pana, który jeździ pojazdami właśnie tam ludźmi. Dzień dobry, dobry wieczór. Ten delikwent, przepraszam. No. Nikt w życiu mnie nie zatrzymał, policja. Tak, będę pisał. Tak, żeby pana nie skrzywdzić, po znajomości. Z YouTube'a? Tak, z YouTube'a. Najniższy, znaczy taki mandat, który delikatny, to jest 100 zł. Ja nie mogę. No. Ja go nawet nie będę płacił, bo to nie ja. Nie no, pan, bo pan jako, że tak powiem, użytkownik pojazdu, przed użyciem pojazdu. No, ale gdzie? Jak to? To jeszcze sprawdzimy w takim razie, czy jest gaśnica i trójka. Ja gdzie nawet nie wiem, gdzie sprawdzać. No w bagażniku będziemy sprawdzać. Ja pierdziele. Jak pan mówi, że pan nie wie, to już jest mandat, bo pan ma obowiązek wiedzieć. Co tu się dzieje w ogóle? Ja przepraszam państwa bardzo. Co tu się dzieje? Gdzie my przyjechaliśmy? Po prawej też. No nie odbiera kolega. To tak. Co? Ta dziewczyna tu ustawiona była, co? Gdzie? Niech mnie pan nie dobija. Już myślałem, że odebrał. No, ja pierdzielę. Na chwilę.
Państwo pasażerowie z pizzą też są ustawieni, tak. Wszystko ustawia. Przepraszam Państwa za to. Teraz to się zestresowało. Będzie darmowy. Ja nie mogę. Dobrze, ja wracam za chwilkę. Swojego przewożę. Nie wiem, może potrzebny. Ja boję się sugerować. Jest trójkąt przecież. Jest trójkąt? Szukamy trójkąta. No to teraz to już darmowy jest. Ja kurde, przepraszam Państwa za to. Nie szkodzi naprawdę, że Pan mnie przejmuje. Nie, podobno trójkąt. Tak na zakończenie najdłuższego wieczoru. Leśnica też podobno. No to szuka. Może tak jest. Nie, no nie wiem. Pod siedzeniem może. W niemieckich samochodach powinno być pod siedzeniem. Bo my też nagrywamy. Pozdrawiam. Pozdrawiam komendanta. Przepraszam Was jeszcze raz. Tak? Moim kosztem. To jest pierwsza i ostatnia, mam nadzieję, taka sytuacja. Zaczęło się od tego, że Uber nas wywiózł na jakąś wiochę, bo źle wpisałam adres i ta sama ulica jest w jakiejś wiosce do Warszawy, więc dojechaliśmy do jakiejś wioski. Ja pierdolę. Naklejki nie ma, trzeba szukać naklejki z szyby. Ja, to jest żart jakiś, nie, to musi być żart. Dokumentów nie ma. Nie, dokumenty są spoko, tylko... Ja pierdzielę. Dostałem mandat, nie? Dostałem mandacik. I pół godziny na WNR-ze jeszcze dzwonią do mnie. Halo? Co tam chcieli? Znaczy chcą od ciebie cały czas? Za chwilę. Jedziemy, co? Bo pizza już zimna. Przepraszam za to, naprawdę. Co tu się w ogóle stało? Tam, tak? Tamtą stronę? Tak, tak. No to jedziemy. Mój pierwszy mandat w życiu podczas nagrań. To musiało się kiedyś skończyć, no dobra. A co to w ogóle to nagrania, jak to działa? No właśnie, bo nawet nie zdążyłem wam powiedzieć o niczym. I w tym momencie zacząłem tłumaczyć moim pasażerom, co to w ogóle, o co to w ogóle chodzi. Czemu policjanci znają mnie z jakiegoś programu? Co ja prowadzę za program, czemu tu jest kamera i tak dalej. Na szczęście pasażerowie byli bardzo wyrozumiali, zgodzili się na nagrywanie, bardzo im dziękuję i w ogóle przepraszam, z tego miejsca przepraszam, jeżeli to oglądacie, za to, że musieliście tracić ten czas. No i jak widzicie, widzowie też widzieli, było mi bardzo głupio przed nimi przede wszystkim, no bo jakbym jechał sam jeszcze, to tracę swój czas, a tak to tracę czas innych ludzi. Dziwna sytuacja, naprawdę. Taka sytuacja przy tym, co tworzę, jest
absurdalne, jakby naklejka, jakieś inne rzeczy. W życiu byście się nie spodziewali, że mój jedyny mandat to będzie mandat za jakieś takie duperele. Mimo wszystko, no, siłą rzeczy, no, należało mi się, byłem wtedy kierowcą, jakby z tym nie wypada się kłócić, no, policjantom dzięki za normalne podejście, pasażerom również dzięki za wyrozumiałość. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, tutaj macie film z G-klasą na Uberze, z reakcjami pasażerów na przyspieszenie gelendy. Zapraszam do oglądania, bo wyszło naprawdę fajnie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!